Cześć, witam Was serdecznie w tym kolorowym makijażu, ponieważ o kolorach właśnie będę mówić. Pokażę Wam nowe lakiery z serii takiej pastelowej, pokażę Wam też starsze lakiery, zestawię je ze sobą, pokażę jak się prezentują, z czym je można łączyć i jak tworzyć fajne zdobienia, więc jeżeli Was ta tematyka interesuje, to zapraszam do oglądania dalej. Spośród wszystkich lakierów, które możecie znaleźć w katalogu, wybrałam dla Was te, które moim zdaniem są najbardziej wakacyjne. I te pastelowe, i te nieco bardziej soczyste. Zrobiłam dla Was wzornik, abyście zobaczyli, jak się prezentują na paznokciach. Nie mam aż tylu paznokci, żeby Wam tego pokazać, dlatego jest wzornik. Mamy tutaj pastelowe odcienie, te, które już znacie, klasyczne serii Nile Wear, i te z serii żelowej. I są również nowe odcienie. Wszystko prezentuje się tak. Nie bez powodu zrobiłam taką tęczę, żeby pokazać Wam po prostu, jak one wyglądają obok siebie i jak je można łączyć. I jak widzicie, tutaj każde, które leżą koło siebie, te zestawienia będą do siebie pasować. Tutaj wszystkie kolory pasują do siebie, zobaczcie. Jest to nietypowy bardzo kolor, w sumie mój ulubiony z tych wszystkich, bardzo mi się podoba. Pięknie będzie się prezentować z tym cytrynowym, jak i również z tym klasycznym, bardziej beżowe odcienie, z tym troszkę w różu również będzie ładnie wyglądać. Tutaj mamy zestawienie takich nude odcieni, które oczywiście do siebie pasują, co zresztą widać. Tu mamy bardziej soczyste kolory, ale z takich połączeń nietypowych to na przykład te dwa kolory bardzo ładnie będą wyglądać razem. Tak samo ten miętowy z żółtym również będzie pięknie, wakacyjnie wyglądać. Można zrobić fajne zdobienia. Pięknie będą wyglądać również różowy z żółtym. Ten zieleń z fioletem też będzie super. Zieleń z tym różem. Też nietypowo. Co jeszcze tutaj mogę Wam zaprezentować? Oczywiście pomarańcz z żółcią, też klasyk, też będzie bardzo dobrze. Ten beżowy z pomarańczem. Naprawdę połączeń tutaj jest mnóstwo i w sumie nie wiem, które wybrać, żeby tutaj zrobić jakieś fajne zdobienie Wam, albo pokazać, jak te kolory prezentują się na paznokciach, jak je połączyć. Może zrobię jakieś ombre. Może pokażę Wam po prostu kilka takich zestawień, bo nie jestem w stanie się zdecydować, takie ładne są tutaj odcienie, więc zaczynamy! Zobaczcie, wygląda to jak takie koło kolorów. Możemy obracać i zobaczyć, które kolory do siebie pasują. No w sumie tak też można. Postanowiłam połączyć ze sobą te trzy kolory, bo są bardzo wesołe i takie wakacyjne. I zobaczmy, co z tego wyjdzie. Najpierw żółty odcień Lemon Sugar. Zrobię teraz szybkie ombre. Mam nadzieję, że mi się to uda, ponieważ są to dwa rodzaje lakierów. Ombre. Teraz miętowy kolor na ostatnim paznokciu. I mój ulubiony kolor, piękny. Zacznę od niego, ponieważ te lakiery troszkę wolniej zastygają, więc łatwiej będzie mi zrobić efekt ombre. I wracam do żółtego. I ostatni paznokieć. I tak prezentuje się to wakacyjne zdobienie. manikir ombre, przejścia kolorystyczne. Te wyglądają po prostu przecudownie, ten niebieski z żółtym razem. Bardzo, bardzo wakacyjnie. A ten kolor jest tak inny, że na pewno będzie wyglądać cudownie, na przykład do czarnego stroju kąpielowego będzie się bardzo wyróżniać. Bardzo, bardzo ciekawy. I to by było na tyle. I to już by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik się podobał, że był przydatny. Oczywiście czekam na Wasze komentarze, jakie to Wam odcienie najbardziej się podobają, oczywiście z tych tutaj, które najbardziej przypadły Wam do gustu. Czekam na Wasze komentarze. Bardzo dziękuję za oglądanie i do następnego filmiku. Cześć!